Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Tłusta Owca. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Wojtkiem Kowalewskim, który jest jednym z ekspertów w mojej szkole Pasji i Wizji, której opowiada o tym, jak odkryć pasję, powołanie. Jest to taki wspólny temat, o którym z Wojtkiem możemy rozmawiać całymi godzinami. Wojtek jest prezesem Instytutu Rozwoju Złote Jabłko, jest mówcą motywacyjnym, jest coachem, wykładowcą, doktorem teologii praktycznej. Jesteś członkiem zarządu, wykładowcą programu rozwoju przywództwa Centrum Edukacji Liderów oraz koordynatorem i głosem kampanii multimedialnej Prosto z Serca. Regularnie publikuje artykuły z zakresu duchowości, przywództwa, coachingu. Jest też wykładowcą na studiach podyplomowych mentoring i coaching przy WSTS w Warszawie. Tak jak sam o sobie mówi, jego pasją jest czynienie innych mocniej. Dzisiaj rozmawiamy na temat tego, jak wzrastać w Bogu, jak się rozwijać, jak odkrywać szerokie horyzonty i dać się poprowadzić dalej i wyżej. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tej rozmowy. Witaj w podcaście Agaty Strzyżewskiej, Tłusta Owca. Rozmawiamy o spełnionym życiu, pełnym Boga i miłości do ludzi. Zaglądaj tu w każdy poniedziałek, słuchając historii, które wpompują w Ciebie wiarę, radość i odwagę. Wersję do słuchania, czytania i komentowania znajdziesz na agatastrzyżewska.com. Wojtek, bardzo się cieszę, że się zgodziłeś na tą rozmowę w moim podcaście Tłusta Owca. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, my tutaj jesteśmy takimi tłustymi owcami, to znaczy osobami, które idą za Chrystusem, mamy pasterza, wiemy, gdzie są zielone pastwiska i równocześnie też wielką radością jest dzielenie się z innymi, gdzie te pastwiska można znaleźć i w jaki sposób można za naszym pasterzem iść. Więc na tym skupia się podcast Tłusta Owca i dzisiaj bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać o takich sprawach, które bardzo mocno są też częścią mojego życia, bo kiedy czytałam twoją książkę Pytania zmieniające życie, książka Wojtka Kowalewskiego, to pomyślałam sobie, wow, ten facet myśli tak samo jak ja, kładzie akcenty w tych samych miejscach co ja. I chociaż ja nie mam jakichś umiejętności trenerskich, nigdy nie kształciłam się w tym kierunku, ale jestem nauczycielem słowa, zauważyłam, że też zauważam pewne takie, wiesz, takie elementy, które w życiu człowieka są zasadnicze, są kluczowe, które pomagają mu w rozwoju duchowym. I dzisiaj chciałabym właśnie, żebyśmy porozmawiali trochę o tym rozwoju duchowym, bo jesteś specjalistą, pomagasz innym, prowadzisz innych, prowadzisz Instytut Złote Jabłko, gdzie macie do czynienia z wieloma ludźmi, nie tylko takimi poszczególnymi, ale również całe organizacje naprowadzacie jakby na właściwe tory. I chciałabym, żebyśmy rozpoczęli swoją rozmowę od tematu pasji, bo to jest coś takiego bardzo mnie pasjonującego. Skąd ta pasja się bierze w człowieku, jak ją odkryć, jak odkryć ten kierunek życia, który jest nam przeznaczony, bo wierzę, że Bóg nas, każdego z nas jakoś tak skonstruował specyficznie, żebyśmy mogli wypełniać pewne zadania, żebyśmy mogli realizować pewne powołanie, które jest właśnie dla nas takie konkretnie, wiesz, po prostu skonstruowane. I w twojej książce odnosisz się do tego, co powiedział Jezus, do uczniów Jana, którzy zaczęli chodzić za Jezusem i chcieli więcej, tak? Chcieli się rozwijać więcej, to była ta w nich pasja, takie pragnienie. Jezus zadał im pytanie, czego szukacie? I to jest takie pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadać, tak? Czego ja w ogóle chcę w życiu, tak? Czego ja szukam? No i pytanie do ciebie, czy ty w swoim życiu miałeś właśnie taki moment, w którym czy to był pewien proces, w którym zacząłeś odkrywać, do czego zostałeś stworzony? Co tak konkretnie masz robić? Bo jedna rzecz to pójść za Chrystusem, tak? Zrozumieć, co Bóg dla nas zrobił, nawrócić się, ale później jest to pytanie, tak? Czego szukam? Do czego Bóg mnie stworzył? Co jest moim powołaniem? Czy mógłbyś opowiedzieć historię, jak to było u ciebie? Bardzo dziękuję, Agata, za to pytanie. Jak wiesz, ja też bardzo kocham ten temat pasji, powołania, wizji. O tym też ta moja książka też właśnie tego tematu dotyka. I generalnie mówiąc o odkrywaniu pasji,
trzeba powiedzieć o tym wymiarze, że pasja to jest coś więcej niż tylko jakieś hobby, czy jakieś takie fajne rzeczy, które lubimy sobie robić w czasie wolnym, ale pasja stanowi właśnie to, kim jesteśmy gdzieś tak wewnątrz, jest tą siłą napędową. I kiedy pytasz o pasję i jak ja zacząłem to odkrywać w moim życiu, to kiedy o tym myślę, to często mówię, że to jest tak naprawdę taka podróż. Podróż w odkrywaniu tego w życiu. I każdy jest w takiej podróży. I ja tutaj nie jestem wyjątkiem. I widzę w swoim życiu takie różne momenty, kiedy coraz bardziej świadomie wchodziłem i odkrywałem tą pasję i powołanie. Oczywiście pierwszym przełomowym punktem było to, kiedy otworzyłem się na Boga i kiedy jako nastolatek zacząłem się modlić i zacząłem odkrywać Boga i Jego działanie w moim życiu. I krok po kroku zacząłem odkrywać, będąc już coraz bardziej zaangażowanym, że ja po prostu kocham pracę z ludźmi. Że to, co mnie napędza, to kiedy widzę jakieś pozytywne zmiany w życiu innych. I ja już tak po latach gdzieś ukułem takie powiedzenie, kiedy mówię o swojej pasji, że moją pasją jest czynienie innych mocnymi. To gdzieś zawsze działa gdzieś w moim życiu i w mojej takiej podróży. Były różne momenty, kiedy coraz bardziej świadomie w to wchodziłem. Więc najpierw jako nastolatek, który był w szkole, zaczął prowadzić pewne zajęcia, zaangażowałem się w różne tutaj działania. Później stanąłem przed decyzją, co dalej, jeśli chodzi o studia. Wtedy to wszyscy moi kumple szli na prawo albo na zarządzanie. Takie były trendy. A ja właśnie tak myślałem, zastanawiałem się nad prawem, ale gdzieś zacząłem odczuwać takie głębsze powołanie do tego, że może ja jestem powołany, żeby tak poświęcić swoje życie, żeby wspierać innych też w tym duchowym rozwoju. I modliłem się o to. No i ostatecznie zdecydowałem się pójść na studia teologiczne, do Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego i to był kolejny krok w tej mojej drodze. Tam też wiele się nauczyłem, później trafiłem do Walii, gdzie dalej mogłem już robić magistra i doktorat z teologii, ale w tej mojej podróży właśnie w powołaniu, później wróciłem tutaj do Polski, pracowałem w kościele, pracowałem w edukacji wyższej i jest taki jeden przełomowy moment, do którego chcę wrócić, kiedy już pełniłem wiele ról, byłem dość mocno zaangażowany w różne wymiary działania. Pewien mój taki przyjaciel zaczął ze mną rozmawiać. Czego ty pragniesz? Czego ty szukasz? Dosłownie to pytanie gdzieś tak mi zadał. No i ja zacząłem tak opowiadać o tych zmianach, które chcę zobaczyć, o tym, na czym mi zależy, o tym, jak właśnie mi kręci to, żeby pomagać innym w odkrywaniu ich powołania, żeby wspierać całe zespoły i organizacje, że to jest to, co jest tą moją siłą, co mi daje taką siłę napędową. On mówi, a co stoi na przeszkodzie, żebyś rzeczywiście robił to etatowo, w całej pełni. I ja mówię, no ale przecież ja mam już tutaj pewną pracę, mam pewne zobowiązania, mam pewne założenia. A on mówi, słuchaj, ale to są pewne wymówki, ty teraz racjonalizujesz, ja rozumiem to, ale mówi, ale odpowiedz sobie na to pytanie, tak szczerze, co stoi na przeszkodzie. I zacząłem się mierzyć z tym i odkryłem, że to jest czas właśnie, że te moje życie gdzieś mnie tak przygotowywało, wtedy już tak dochodziłem do tego, tej czterdziestki, to już taki jest, wiecie, taki moment, w którym człowiek zaczyna myśleć, no co tam dalej, bardziej świadomie, w oparciu o pewne doświadczenia. I to doprowadziło mnie ostatecznie do założenia też Fundacji Instytut Rozwoju Złote Jabłko, w której dzisiaj mogę łączyć swoją pasję, powołanie, pragnienia i tak to się stało. Także jeśli miałbym tak opowiedzieć krótko o tej pasji, to właśnie, że to jest pewna podróż, że są pewne wydarzenia, to są nasze decyzje, ale ciągle trzeba wracać do tego pytania, czego szukasz, czego tak naprawdę pragniesz. I to jest ważne też w tym wymiarze takim zarówno duchowym, ale to dotyka każdego aspektu naszego życia.
To koło 40, no to tak jak u mnie, to identycznie. Ja pamiętam, że całe życie cierpiałam z tego powodu, bo widziałam innych ludzi, którzy już od podstawówki wiedzieli, co chcą robić. I oni już wiedzieli, na jakie studia pójdą, już się przygotowywali wcześniej, a mnie interesowały, wiesz, różne rzeczy, najróżniejsze. I za cokolwiek się nie brałam, to w końcu byłam bardzo dobra w tej dziedzinie, więc nie miałam też takiego klucza, że coś mi wychodzi, a coś mi nie wychodzi, tak? Po prostu brałam się z różne rzeczy i one mi wychodziły, ale nie było tej jednej, jedynej, która byłaby takim, wiesz, głównym kierunkiem mojego życia. Później, kiedy się nawróciłam, również, wiesz, nie wiedziałam konkretnie co i dosyć długo mi to zajęło, żeby to rozgryźć, rozpracować. Ktoś powie długo, ktoś powie wcale nie tak długo, 40 to dopiero taka połowa życia, więc jeszcze dużo ta czasu. Bardziej świadoma. Bardziej świadoma, tak. Taka, gdzie mamy też więcej zasobów. Poza tym niektóre powołania łączą się z taką mądrością życiową, że znaczy mądrość zawsze jest potrzebna, ale wybitnie potrzeba jest pewnego doświadczenia, pewnej mądrości. Właśnie te zawody, te powołania związane z prowadzeniem innych ludzi, prawda? One, to nawet jeżeli ktoś ma pewne obdarowanie i ciągnie go w tym kierunku, to żeby móc pomagać innym jest potrzebna pewna stabilność swojego własnego charakteru, życia i po prostu pewne doświadczenie, które może służyć innym. Ta pasja, wiesz, to jest taki też temat, który wydaje mi się, że wiele osób troszeczkę zaniedbuje, właśnie szczególnie chrześcijan, bo nie traktujemy tak do końca poważnie, czy to zauważyłeś, tego, co Bóg wkłada w nas, tych różnych pragnień, bo jest trochę takiej teologii krążącej, nie sądzę, żeby była jakoś szczególnie ona ujęta w jakichś doktrynach, ale taka teologia, o której się może nie mówi, ale się ją wyczuwa, że wszystko, co jest w moim sercu, wszystko, co mi przyjdzie do głowy, czego pragnę, to jest grzeszne. I to się Bogu nie podoba i to nie ja mam czegoś pragnąć, tylko Bóg czegoś pragnie i ja muszę się dostosować do Niego, ale w tym dostosowaniu jakby my giniemy, jakby my, nas już nie ma i nawet nie rozmyślamy o tym, nie zadajemy wcale Bogu żadnych pytań, tylko Boże, niech będzie Twoja wola, ale tak do końca nie wiemy, co konkretnie jest tą wolą. Tak, wiemy, że mamy nie grzeszyć, ale co dalej, to... Tak, to nie wiem, czy zauważyłeś, że właśnie że w ten sposób czasami myślimy. Tak, ja myślę, że to jest, dotykasz takiego ważnego tematu definicji pragnienia. Czym jest pragnienie? Bo tutaj często pojawia się taki problem, kiedy my dajemy znak równości pomiędzy pragnieniem a żądzą cielesną. I często, znaczy często, no bywa, że niektórzy chrześcijanie właśnie stawiają taki znak równości. I tutaj trzeba spojrzeć na to z tej perspektywy rozwoju człowieka, tego też duchowego rozwoju człowieka i powrócenia do Bożych pragnień dla naszego życia. Ja wierzę, że każdy człowiek został w wyjątkowy sposób ukształtowany przez Boga. Imago Dei, jesteśmy stworzeni na obraz Boży. Pojawił się grzech, który zakłóca tą relację z Bogiem i grzech, dosłownie definicja grzechu, to jest nie trafiać do celu. Czyli, że my nie trafiamy do celu, do którego zostaliśmy przeznaczeni. Czyli te dobre pragnienia, które są gdzieś w nas, są często zafałszowane obrazem różnych grzesznych rządz i one się mogą tutaj mieszać i to stanowi problem. Natomiast istotą jest to, że się nie wylewa dziecka z kąpielą, prawda? Oczywiście, że grzech ma wpływ na człowieka. Oczywiście, że są złe pragnienia i żądze. Ale tutaj bym właśnie rozróżnił pragnienia od żądz cielesnych, bo pragnienia, te, które Bóg wkłada w nasze serce, stanowią pewien fundament do tak naprawdę do odkrywania tego, co jest tą pasją i formowania celów godnych realizacji. Ta pasja to jest tak naprawdę wizja w działaniu, która daje siłę i zachętę nawet w najtrudniejszych momentach. I tutaj to jest powiązane z odkrywaniem tego Bożego powołania w naszym życiu. I tutaj musimy jakby z tej duchowej perspektywy spojrzeć na samych siebie i zdiagnozować w taki duchowy sposób też, co stanowi tą żądzę,
a co stanowi Boże pragnienie. I kiedy zaczynamy tego szukać w Bogu, to Bóg jest tym, który to nam odkrywa. I zaczynamy widzieć, że Boże plany, Boże drogi są najlepsze. Ja zawsze lubię podawać taki przykład, kiedy o tym rozmawiam, z psalmu 37, werset 4. Tam jest napisane, rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Ja, będąc młodym chrześcijaninem, myślałem, ale super deal mamy z Panem Bogiem. Daję Panu Bogu listę rzeczy, którą ja chcę, ja pragnę, a On będzie je spełniał. Ale szybko się okazało, że tak to nie działa. Że to nie chodzi o to, że Pan Bóg jest, wiecie, jak taki ktoś, kto się pojawia tylko na moje życzenie, czy że tylko spełnia moje życzenia. Tam jest napisane, rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. I to jest to, że im bliżej my Boga jesteśmy, tym bardziej możemy odkrywać też Jego pragnienia dla naszego życia, a wchodząc w te pragnienia, my zaczynamy też realizować siebie i to powołanie, które mamy w Nim. To jest niezwykłe. To jest dla mnie takie poruszające. Tak, to jest piękne, bo to jest bezpieczne, tak? Że na początku jest relacja z Bogiem i z tej relacji musi wypływać wszystko, co jest w naszym życiu, tak? Zrozumienie odnośnie naszego właśnie powołania, następnych kroków, relacji z ludźmi, które mamy nawiązywać i to wtedy jakby nie ma niebezpieczeństwa, że my gdzieś tam sobie zbłądzimy, po swojemu będziemy coś robić. Tak, to odkrywanie, może jeszcze tylko miałbyś jakiś przykład albo praktyczną wskazówkę, jak odkrywać, jak od Boga odbierać, co jest tą naszą pasją, jakby w jaki sposób rozpoznawać te Boże wskazówki, tak, po drodze, w jaki sposób one mogą występować, bo co człowiek to historia i jego własne przykłady. Tak jest i tutaj jest kilka różnych rzeczy, które potrzebujemy robić, które jakby weryfikują to w naszym życiu. Z tej takiej perspektywy duchowej niezwykle ważnym narzędziem w odkrywaniu i budowaniu tej relacji z Bogiem jest modlitwa. Kiedy ja mówię o modlitwie, to nie mam na myśli tylko tego, że to my tylko mówimy do Pana Boga, ale my też musimy słuchać Pana Boga. To, co On chce do nas mówić i mówić do naszego życia. Także to jest ważny element. My jako Instytut też mamy taką książkę Toniego Stolzfusa o pytaniach, które zadawał Pan Jezus. I to jest niesamowite w kontekście też naszego życia, rozwoju takiego pytania do Jezusa. To jest tytuł tej książki. I to uczy tego, że to my zadajemy pytania i też słuchamy w oparciu o Słowo Boże. Drugim aspektem, czyli to jest modlitwa, drugim aspektem jest Słowo Boże, żeby weryfikować wszystko to, co też słyszymy z perspektywy Pisma Świętego, z perspektywy tego, jak Bóg objawił już siebie w Piśmie Świętym, bo to stamtąd możemy czerpać to źródło objawienia, kim my jesteśmy, kim jest Bóg, tej głębokiej prawdy o Bogu i o nas samych. Kolejnym aspektem, na który potrzebujemy zwrócić uwagę, jest nasze doświadczenie. To znaczy, nawet mam taki rozdział tutaj w tej swojej książce o doświadczeniach, że określone doświadczenia, które mamy, sprawiają, że jesteśmy ukształtowani tak, a nie inaczej, że poruszają nas inne sprawy niż innych ludzi. Po prostu to, że ktoś ma pasję na przykład dla dzieci, dla służby dla dzieci, że naprawdę ma taką niesamowitą pasję, żeby pracować wśród dzieci, to nie oznacza, że ja muszę mieć dokładnie taką samą pasję, bo moje doświadczenia są inne i ukształtowały mnie inaczej. Moja droga jest inna i ukształtowała mnie trochę inaczej. Ważne jest też to, czyli to doświadczenie, czyli zadać sobie pytanie, do czego przygotowało mnie życie, czyli to jest to odkrywanie tego, a inny wymiar też spojrzenia tego, to jest też wpływ, czyli jaką wprowadzam zmianę, czyli w jaki sposób, gdzie chcę zobaczyć ten wpływ w życiu innych, jak moje życie, moja droga mnie ukształtowała, co porusza mnie do głębi i gdzie chcę zobaczyć zmianę. Ja lubię zadawać takie pytanie. Jeśli mógłbyś poświęcić swoje życie, by dokonać jakiejś jednej zmiany wokół siebie, co by to było? I ludzie się buntują, wtedy mówią, no jak, jedna rzecz, jest tyle rzeczy, które chciałbym zmienić.
A mówię, ale wymień chociaż jedną, która naprawdę jest taką, której byłbyś gotowy poświęcić swoje życie. To jest świetne pytanie do tego, żeby zacząć o tym myśleć, o tym wpływie. Czyli to jest takie też spojrzenie na cel. Po co tutaj jestem? Jaki jest cel tego, jakim jestem? Czyli to są te elementy spojrzenia tak naprawdę na taką moją tożsamość, kim jestem, i z tego wynika później też to moje doświadczenie, wpływ i wizja, czyli dokąd chcę dojść. To są te takie elementy, które się składają na odkrywanie właśnie tej pasji, tego miejsca też powołania, w którym chcę się spełniać i realizować też to, do czego zostałem stworzony. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś przy okazji modlitwy, że możemy zadawać Bogu pytania, że modlitwa to nie jest tylko mówienie o swoich potrzebach, bo tak zazwyczaj myślimy, tak? Boże, potrzebuję tego, tego i zrób to i tamto, ale że to jest takie szczere dzielenie się swoimi też wątpliwościami. Boże, po co tu jestem? Po co mnie stworzyłeś? Gdzie chcesz mnie prowadzić? Kim jestem? Prawda? To są, nie wiem czy wiesz, ale to są bardzo rewolucyjne treści, szczególnie w naszym społeczeństwie, gdzie ta relacja z Bogiem jest taka mocno formalna, taka oschła, taka w oparciu o przekonanie, że Bóg jest cały czas takim zajętym mocno ojcem, który ma ściśnięte brwi i nie ma za bardzo czasu na nas. I że nie możemy tutaj głupot mówić przy nim, że musimy się jakoś dobrze zaprezentować. I przez to wierzę, że nawet bardzo wielu wierzących nie zbliża się do Boga bardziej i w taki bardziej intymny sposób, bo myśli, że to jest nie na miejscu. I to jest też kwestia uwierzenia w to, że Bóg może i chce do nas mówić dzisiaj. To jest to, co w Ewangelii Jana w 10 rozdziale jest napisane o tym, jak jest rozmowa o pasterzu i owcach, że owce znają głos swojego pasterza. Mhm. One idą za tym głosem. I my potrzebujemy tego głosu, potrzebujemy wierzyć w to, że Bóg chce dzisiaj do nas mówić. Oczywiście może mówić do nas w czasie modlitwy, może mówić do nas przez swoje słowo, może mówić do nas przez innych ludzi, może do nas mówić przez to, co czytamy, ale musimy uwierzyć w to, że Bóg do nas chce mówić. A fundamentem oczywiście jest to objawione Słowo Boże, Pismo Święte, ale jest wiele innych sposobów, na które Bóg chce do nas mówić, do naszego życia. Podoba mi się bardzo, zacytowałeś tutaj w swojej książce Maxa Lucado, Wieloryb nie może latać, również tą książkę czytałam, jest niesamowita. Możesz robić to, czego nikt inny nie może zrobić, w sposób, w jaki nikt nie potrafi. I to jest cały rozdział, wspaniały rozdział na temat zasobów, na temat tego, że każdy z nas ma jakąś pulę zasobów, o których nie wiemy nawet, że je mamy. Bo już w momencie, kiedy zaczynamy mniej więcej czuć, rozumieć, do czego jesteśmy powołani, to następnym pytaniem jest, no dobrze Boże, już rozumiem, ale teraz jak to zrobić, tak? Bo nie mam pieniędzy, nie mam znajomości, nie mam umiejętności, nie wiem jak to zrobić. I wydaje nam się, taki pierwszy odruch jest taki, że ja nie potrafię i nie będę mógł tego zrobić, ponieważ nie mam wystarczającej ilości zasobów. I tutaj napisałeś w swojej książce, opisałeś taką historię, prawdziwą historię orkiestry recyklingowej z Paragwaju. Mógłbyś przytoczyć tą historię, jest niesamowita. No to jest taka niesamowita historia. Miała miejsce właśnie w Paragwaju. Tam po prostu na śmietnisku znalazły się dwie osoby. Jedna osoba to był człowiek, który prowadził chór w kościele, a druga osoba to był śmieciarz, który miał takie po prostu zdolność też tworzenia instrumentów ze śmieci. I oni po prostu na tym śmietnisku zaczęli zbierać różne elementy, z których zaczęli tworzyć instrumenty i stworzyli orkiestrę recyklingową. To się można sobie sprawdzić właśnie na YouTubie są filmiki. To się nazywa, jak wpiszecie orkiestra recyklingowa, to od razu wam się pojawią filmiki różne na YouTubie, ale to jest niezwykła historia, bo można obejrzeć, jak te dzieci, które gdzieś tam wśród tych śmieci żyły, tutaj później występują w najbardziej znanych filharmoniach świata i grają na tych instrumentach. Myślę,
Zobaczcie, ja to też nazywam tak, odniosłem to do takiego recyklingu łaski, że to jest to, co się dzieje też z Bożą łaską w naszym życiu, że Bóg bierze nas, właśnie można powiedzieć, na takie niedoskonałe elementy z tego świata i przemienia nas, łącząc i tworząc dźwięki i wspaniałą orkiestrę, która może mieć wpływ na ten świat. Dla mnie osobiście to była też taka poruszająca historia, kiedy obejrzałem sobie te filmiki, kiedy zobaczyłem, jak właśnie ludzie z pewną pasją i wizją dzisiaj mają potężny wpływ na całe pokolenie młodych ludzi, którzy wychodząc z tego śmietniska, już nie myślą o sobie, jesteśmy biednymi śmieciarzami, ale są osobami, którzy naprawdę mają wpływ na otaczającą rzeczywistość. To jest piękny obraz też tego, jak my patrzymy na to, czym my dysponujemy. I tutaj pojawia się też takie zagadnienie, które jest ważne i o tym mówię często, kiedy poruszam ten temat zasobów, to jest tak zwany syndrom jeśli tylko. Nie wiem jak wy, ale ja często się z tym spotykam. Sam miałem takie momenty w swoim życiu, kiedy myślałem jeśli tylko, ale są takie jeśli tylko w naszym życiu, które mogą stać się takimi ograniczającymi przekonaniami w naszym życiu. Jeśli tylko byłbym bogaty, jeśli tylko miałbym lepszą pracę, jeśli tylko miałbym więcej zasobów takich czy owakich, to mógłbym zrobić to czy tamto. I co się zaczyna dziać z nami, kiedy zaczynamy wierzyć w takie ograniczające przekonanie? Ono zaczyna wpływać na to, w jaki sposób my myślimy o sobie, a to przekłada się na to, w jaki sposób żyjemy. I przestajemy doceniać te zasoby, to czym już dysponujemy, a przez to właśnie nie realizujemy w pełni potencjału, który Bóg w nas włożył. Wiesz co, mnie ten obraz orkiestry też bardzo poruszył, bo jest to czysta Ewangelia dla mnie, że Bóg bierze to, co jest niby już odrzucone, wyrzucone, zbędne, podeptane przez ten świat i jest w stanie zrobić coś pięknego, że kiedy my właśnie patrzymy w ten sposób, że wszystko jest możliwe i jakby oddajemy się w Boże ręce, to nawet jeżeli myślimy o sobie, że jesteśmy śmieciami, chociaż to nie jest prawda, ale możemy tak o sobie myśleć. Mogliśmy być tak traktowani przez ludzi, nawet przez swoją własną rodzinę. To w Bożych rękach wszystko się po prostu zmienia. Tak? Z tych śmieci mogą powstać instrumenty, przepiękna muzyka i ci, którzy kiedyś byli na wysypisku śmieci, teraz mogą występować jako orkiestra w jakichś muzykalach czy jakichś koncertach w Nowym Jorku, w eleganckich wnętrzach. I to robi łaska, Boża łaska z nami. Ale to też pokazuje, że nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, żebyśmy mogli powiedzieć, że tutaj się nie da. Tak, że no, z tego mojego życia to już nic nie będzie, że się nie da. Po prostu no, to jest niemożliwe. Zasobów mamy o wiele więcej niż nam się wydaje. I to mi też przypomina te różne historie z Biblii, gdzie Jezus wziął tylko 2 ryby, 5 chlebków, tak, i nagle nakarmił parę tysięcy ludzi, czy kilkanaście nawet. Niektórzy mówią, że być może tam kilkanaście tysięcy ludzi było. Że coś, co jest małe, niepozorne, co może się wydawać, że to jest za mało właśnie, to w Bożych rękach to się pomnaża i jest to jeszcze większym cudem na jeszcze większą chwałę Bogu, więc no myślę, że to ten przykład też bardzo zachęci wszystkich naszych też słuchaczy, aby zacząć inaczej myśleć, tak, o swoim życiu, że nie ma czegoś takiego jak za mało i nie ma czegoś takiego jak jeśli tylko, bo z naszym Bogiem jest po prostu zawsze jest dobrze, tak, zawsze jest potencjał na zmiany. Ta biblijna historia na poparcie tego to jest ta historia, kiedy nastąpiło pomnożenie. Pamiętasz, kiedy przyszedł mały chłopiec, był wielki tłum i wydawałoby się, że te chlebki, rybki, to co one mogą w kontekście nakarmienia tego wielkiego tłumu? Ale to była niezwykła lekcja dla uczniów Jezusa, że kiedy oddajesz Bogu to, co masz, to Bóg może to pomnożyć i chce to pomnażać na swoją chwałę. Także to jest piękny obraz tego, jak też to może zadziałać i dlatego warto sobie myśleć o tym, czym ja dysponuję, czym jest ten mój chlebek, te moje rybki, aby też we właściwy sposób też to wykorzystać.
No, rozmawiamy o pasji, rozmawiamy o tym, że Bóg daje nam też zasoby do tego, by móc je używać, żeby po prostu działać, żeby tworzyć nowe rzeczy, żeby realizować Bożą wolę. I teraz jest jeszcze taki element, który wiem ze swojego doświadczenia i ty na pewno też, że czasami do tego wszystkiego brakuje nam odwagi. To znaczy już wiemy co, wiemy, że mamy pewne zasoby, wiemy, że z Bogiem można wszystko, ale teraz przychodzi ten moment, kiedy trzeba to po prostu zrobić. I tu się okazuje, że tu się zaczynają tak zwane schody, to znaczy Jezus mówi do nas, wyjdź z łodzi, chcesz chodzić po wodzie, no to wyjdź z tej łodzi. I my wiemy, że czytaliśmy nawet o tej historii, że Piotr wyszedł i chodził i nie utonął, ale kiedy przychodzi do takiego momentu w naszym życiu, że mamy wyjść z tej łodzi, to straszliwie się boimy. I chciałam ciebie zapytać, czy ty miałeś taki moment w swoim życiu, że właśnie Bóg cię już przekonał do czegoś, wiedziałeś, że to jest Jego wola, wiedziałeś, że to jest dla ciebie zaprojektowana ścieżka, a pomimo tego się bałeś i w jaki sposób ten przełom też nastąpił, że w końcu to zrobiłeś? Ciekawe jest to, że mówisz o wychodzeniu z łodzi, bo miałem dosłownie takie doświadczenie w swoim życiu. To był taki jeden też z kluczowych momentów w kontekście też takiego drogi rozwoju w powołaniu. To był taki moment właśnie, kiedy rzeczywiście dość dużo rzeczy się działo i potrzebowałem podjąć decyzję, co dalej. Musiałem, jeśli chciałem pójść za tym, co było w moim sercu, to musiałem zrezygnować z tego miejsca, w którym byłem, aby móc wystartować coś od nowa, aby wystartować pewne dzieło. I to było trudne, bo miałem już pewną stabilną pracę, miałem już pewne zasoby, którymi dysponowałem, miałem już tutaj, no, wydawałoby się z perspektywy takiej zewnętrznej, racjonalnej, że wszystko, co potrzeba, to już miałem. Ale ja wiedziałem w tamtym momencie mojego życia, że aby pójść dalej, to potrzebna jest zmiana. I dosłownie byłem w Izraelu, byłem na takiej konferencji, gdzie tam miałem wykłady i mieliśmy wycieczkę na jeziorze Genezaret i pamiętam, modliłem się, będąc właśnie na jeziorze, o tą sytuację, siedząc gdzieś tam właśnie na łodzi, modliłem się, Panie Jezu, Ty to wszystko widzisz, co ja mam zrobić? Co ja mam z tym zrobić? Jaka jest Twoja wola? Co Ty chcesz mi powiedzieć na ten temat? I wtedy usłyszałem, jeśli chcesz chodzić po wodzie, musisz wyjść najpierw z łodzi. Oczywiście nie chodziło o dosłowne wyjście z łodzi w tym momencie. Ja dokładnie wiedziałem, o co chodzi. I kiedy wróciłem, to złożyłem wymówienie. Wiedziałem, co tą moją łodzią było. Wymówienie w mojej pracy. Miałem oczywiście tam kilka miesięcy, jeszcze 3 miesiące pomiędzy. Na czas tutaj dopięcia wszystkich spraw, ale już to złożyłem. To było takie nieodwracalne, jasne. Co ciekawe, osoba, z którą rozmawiałem, jeden właśnie z osób z zarządu powiedziała, no ale Wojtku, my cię zapraszamy, byś ty został w łodzi i nadawał trochę tutaj kierunek tej łodzi. Ja mówię, a co to jest, ostatnie kuszenie? Myślałem, ja wiedziałem dokładnie, o co chodzi. I powiem tak, bo fajnie się opowiada o tym z perspektywy czasu, kiedy już się wyszło, minęło trochę czasu, widać, że to była dobra efekty. Decyzja, widać tak. Efekty, widać owoce, ale w momencie podejmowania tych kroków, oczywiście, że doświadczałem strachu, doświadczałem obaw, doświadczałem, moje serce było takie trochę rozbite w pewnych momentach, ale wiedziałem, że potrzebuję coś zmienić, że potrzebuję dokonać tego kroku. I takie pytanie, które wtedy mi pomagało, które wtedy miało wpływ na podejmowanie tej decyzji, brzmiało, czy chcesz żyć według scenariusza, który napiszą dla ciebie inni, czy chcesz tworzyć historię? Wow. I wtedy chodziło o pewne scenariusze w tym miejscu pracy, z którymi ja się nie zgadzałem, z którymi czułem, że moje serce już nie jest w stanie zagrać. I dlatego to pytanie było znaczące, bo to pytanie nie dotyczyło, wiecie, takiej megalomanii, że ja tutaj, że ja mam teraz tworzyć historię, tylko chodziło o pewien kontekst, w którym to pytanie padło,
ale jest to ważne pytanie, myślę, dla każdego. Czy żyjemy według oczekiwań tylko innych, że ma być tak, a nie inaczej? Czy rzeczywiście chcemy pójść za tą pasją i powołaniem, które Bóg wkłada w nasze serce? No i wtedy ja wyszedłem z tej łodzi. To był proces, to było coś, co rozwijało się przez miesiące. To nie była, wiecie, taka decyzja z dnia na dzień, ale dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, naprawdę dziękuję Bogu za to, że dał mi tą odwagę, aby też no, podjąć się tej decyzji. No wyobrażam sobie, że no, w twoim przypadku już mówiłeś, że byłeś około 40, miałeś rodzinę na utrzymaniu, więc tutaj głowa rodziny, która musi zapewnić byt. Podjęcie takiej decyzji to musiało też łączyć się z jakąś presją no, takiego najbliższego otoczenia. Nawet jeżeli twoja żona, wiem, że ma odważne serce i z pewnością tutaj była ci towarzyszką, ale czasami taka trochę dalsza rodzina, nie wiem, rodzice, sąsiedzi, przyjaciele mogą mówić: Wojtek, co ty robisz, nie? Czy to jest mądre? Jest coś takiego, że czasami wiążą nas oczekiwania innych ludzi wokół, tak? Wobec których jesteśmy w jakiś sposób odpowiedzialni albo po prostu żyjemy w pewnej społeczności, która nadaje ton naszemu życiu, tak? Jesteśmy w nią wkomponowani i czasami jest tak, że Bóg prowadzi nas zupełnie w innym kierunku niż to, co w głowach mają inni ludzie. I zazwyczaj tak jest, ponieważ to powołanie jest to nam odkrywane, ponieważ my go szukamy, my zadajemy pytania i nam Bóg objawia, co mamy robić, a nasze otoczenie niekoniecznie musi to rozumieć, prawda? Tak, dokładnie tak jest. I tutaj ja też w tym rozdziale na temat odwagi w swojej książce zapisałem takie słowa, że to głos, któremu wierzysz, określi przyszłość, jakiej doświadczysz. I to jest, to ty decydujesz, jakiemu głosowi uwierzysz w swoim życiu. Ja też, no nie zawsze tak jest w moim życiu, że podejmowałem właściwie ten głos. Nie zawsze miałem taką odwagę, ale dziękuję Bogu za to, że za każdym razem, kiedy słucham Jego głosu, który jest też weryfikowany przez okoliczności, przez innych, przez doświadczenia, poprzez też Boże zaopatrzenie, bo to się nie dzieje tylko w takim, wiecie, mistycznym, jednorazowym doświadczeniu, że ja usłyszałem głos i poszedłem za tym, że miałem jakieś tutaj, że obłok mi się tutaj zaświecił i głos do mnie wielki przemówił. To bardziej jest pewien proces, ale to ja byłem gotowy, żeby tego słuchać, ale to jest pewna uniwersalna prawda, że głos, któremu wierzysz, określi przyszłość, jakiej doświadczysz. Jak ważne jest to, jakiego głosu słuchasz i co w związku z tym zrobisz w swoim życiu. W tym rozdziale odwadze przyrównałeś, znaczy jakby pokazałeś cały ten proces na przykładzie Dawida i Goliata, ich walki. Taka scena wielkiego zagrożenia, gdzie pojawia się olbrzym, który, prawda, nie pozwala, żeby Izraelici odnieśli zwycięstwo, bo rzuca wyzwanie, nikt tego wyzwania nie jest w stanie podjąć. Nagle pojawia się mały pasterz, który decyduje się stoczyć bitwę i jeszcze ją wygrywa. I cytuję tutaj z twojej książki taki fragment z książki Malcolma Gladwella. Giganci nie są tak silni i potężni, jak się nam wydaje. Czasem młody pasterz ma w kieszeni proce. Powiem ci, że no to, o czym rozmawiamy teraz, ten strach, wewnętrzne obawy, ale też zewnętrzne naciski, niezrozumienie do końca, co może być tą Bożą wolą, różne takie też problemy, które my mamy sami ze sobą, bo czasami to wyzwanie, to powołanie jest, ono nas przerasta, to zazwyczaj tak jest, że Bóg nas powołuje do rzeczy, które nas przerastają i nam się wydaje, że nie starczy nam charakteru, nie starczy nam cierpliwości, znamy siebie już dosyć długo i boimy się, że nie podołamy. I to może być symbolizować tych gigantów, prawda, którzy stają nam na drodze i nie pozwalają przejść dalej. No ale właśnie, to jest to odwołanie do tej procy. I ty bardzo fajnie w tym rozdziale zadajesz takie pytanie, co jest twoją procą, czyli co jest tą rzeczą, którą trzymasz w kieszeniu, którą Bóg już ci dał, a która jest rozwiązaniem problemów i pomoże ci zwyciężyć w bitwie. Tak jest. I to jest świetne pytanie, żeby sobie do niego wracać, bo problem polega na tym, że jeśli skupimy się tylko na tym olbrzymie i Goliacie i jego ryku,
bo to ten, mówiąc o tym biblijnym Goliacie, to on wychodził kilkakrotnie przed wszystkich i krzyczał. I wszyscy byli przerażeni. Mówi, poślijcie mi jakiegoś wojownika, co wy tchórze, to wasz Bóg. I zaczął, i wszyscy się bali tego głosu, byli przerażeni. I pytanie do nas jest takie, czy głos olbrzyma jest wszystkim, co słyszysz? Mhm. Jeśli skupiasz całą swoją uwagę na tym olbrzymie, to będzie przerażające. To będzie miało wpływ na to, jak się czujesz. To będzie miało wpływ na to, w jaki sposób ty będziesz też reagować. Ja myślę, że Dawid wyraźnie słyszał ten krzyk olbrzyma, tak jak wszyscy inni, ale postanowił wsłuchać się też w inny głos. W głos Boży, w głos swojego powołania, w głos swojego też doświadczenia. I ta proca, którą on dysponował, wydawała się być takim narzędziem z pozoru, no, maleńkim. Ale, bo gdyby Dawid miał się zmierzyć w takiej walce bezpośredniej z tym olbrzymem, to na pewno by przegrał. Tego oczekiwał ten Goliat, że stanie przed nim, stanie do walki. On był tym piechurem, wiecie, przygotowanym, z całą zbroją, że go zaatakuje, uderzy, przywali mu, a on stanął z daleka, wycelował, machnął swoją procą, czyli czymś, czego już wcześniej doświadczył, wykorzystał tą broń, którą miał i powalił tego olbrzyma jednym strzałem. I to jest niezwykła lekcja dla nas, że te olbrzymy, z którymi się mierzymy, nie zawsze są tak potężne, jakimi się namawiają. Wiele zależy też od naszej perspektywy, naszego podejścia. Wiele zależy od tego, żeby też nabrać odwagi, by się z nimi zmierzyć, by stawić im czoła. Mi się podoba też taki cytat Beara Gryllsa, tego podróżnika, tego survivalowca. Lubię oglądać jego programy. On napisał też fajne książki, pisze o tym. I on powiedział kiedyś takie słowa w swojej autobiografii. Do twojego portu wpłynąć może i wiara, i strach, ale tylko wierzę pozwól, by rzuciła kotwicę. I dla mnie to jest ten element. To jest twój wybór, czym będziesz karmić swoje serce w tym mierzeniu. I dlatego tak ważnym jest, by zadać sobie to pytanie, co jest moją procą. Wiesz co, teraz tak do mnie dotarło, że Dawid nie walczył według zasad narzuconych przez Goliata. Tak, że dokładnie. Że podjął walkę, ale na swoich zasadach. To odwołując się właśnie do tego, co sam umie. On potrafił obsługiwać proce i użył to, czego potrafi. I co ciekawe, gdyby właśnie odniósł się, no to nie miałby szans z tym olbrzymem. To jest dokładnie to, co diabeł robi z nami. Próbuje nas zagonić w takie miejsce w życiu, gdzie mówi, teraz się nie da, teraz umrzesz, teraz zginiesz, bo nie masz nie szans. Nadajesz się. Nie nadajesz się, bo ja tutaj ci mówię, jak jest, prawda? Ja wyznaczam zasady tej gry. Według moich zasad nie masz miejsca bytu, jesteś przegrany. A teraz, kiedy my wsłuchujemy się w głos Boga, i Dawid nie tylko polegał na tym, że potrafił posługiwać się procą, ale on przede wszystkim miał relację z Bogiem dzień po dniu i słyszał głos Boży, tak jak ty mówisz, codziennie. I dlatego odważnie też mówił, że Goliat zginie, tak? I był pewien tego zwycięstwa, ponieważ słuchał się w inny głos i wiedział, że ma inne zasoby, o których Goliat w ogóle nie wiedział, tak? Goliat go lekceważył. No, historia jest niesamowita i taka bardzo zachęcająca, bo chyba każdy z nas może się zidentyfikować z takim słabym pasterzem, który nie jest wyćwiczonym wojownikiem, ale który może zwyciężyć po prostu przez sam fakt, że codziennie wsłuchujemy się w Boży głos i On daje nam i odwagę, i daje nam również sposób, że tak powiem, pokonania tych różnych olbrzymów w naszym życiu. Tak jest. Wojtek, tutaj rozmawiamy o, jest pasja, są zasoby, jest odwaga, żeby coś dokonać, i to sprawia, że nasze życie przenosi się z tej sfery wewnętrznej jedynie, z tych marzeń, planów, pragnień na zewnętrzną, bo zaczynamy widzieć,
że no wyszliśmy z tej łodzi i zaczynamy chodzić po tej wodzie, dzieją się rzeczy, tak? Pan Bóg może wtedy różne rzeczy przez nas dokonywać. I to jest piękne i uważam, że to jest bardzo praktyczne i tak powinno wyglądać chrześcijaństwo, nie być jedynie jakąś teorią, filozofią, zbiorem ciekawych doktryn, tylko to powinno przekładać się na życie, na nasze działanie. I to jest to, czego ja uczę w mojej szkole pasji i wizji, żebyśmy nie tylko zrozumieli, do czego Bóg nas powołuje, ale też to czynili, tak? Konkretne kroki, nawet jeżeli to mają być maleńkie kroczki, to żebyśmy to robili. Ale, no właśnie, tutaj taka ciekawa kwestia, którą żeś też poruszył w swojej książce, gdzie jakby ponad to, co robimy, jest to, kim jesteśmy. Aha. I jakby bez tego zrozumienia, kim tak naprawdę jesteśmy, jakimi uczynił nas Bóg tam wewnątrz, nie może wypłynąć działanie, które byłoby dla tego świata błogosławieństwem. Bo będzie to w pewien sposób coś sztucznego, coś narzuconego. Możemy robić różne rzeczy tylko dlatego, żeby się popisać przed innymi, żeby się dowartościować samemu, prawda? Podążamy za modami, za czymś, co nam imponuje, ale no właśnie, na początku musi być ten krok, żeby wejrzeć w siebie samego i żeby z Bogiem, z Duchem Świętym zrozumieć, kim jesteśmy i jak stworzył nas Bóg. I bardzo się cieszę, że poświęciłeś cały rozdział właśnie temu zagadnieniu. I chciałam ciebie zapytać, czy ty masz, czy miałeś też takie doświadczenie w swoim życiu, że jakby zrozumiałeś, tak głębiej do ciebie dotarło, kim jesteś i to miało jakiś taki wpływ, że Bóg tobie objawił, no bo jedna rzecz to jakby wiedzieć teoretycznie, tak, jestem dzieckiem Boga, jestem synem Boga, jestem powołany do wielkich rzeczy, ale druga rzecz to jest takie osobiste doświadczenie, kiedy do nas to dociera, że to jest rzeczywiście o mnie. Mhm. Czy miałeś taki moment w swoim życiu? Tak jest, dokładnie tak było. I wiesz co, tylko chciałem się odnieść do tej drogi, bo myślę, że to jest niesamowicie ważne i to, żeby sobie to uświadomić. Ja też w tej swojej książce o tym mówię. Nawet używam takiego obrazka, że tam jest tożsamość, powołanie, działanie. Tożsamość, powołanie, działanie. Dlatego to są te pytania zmieniające życie. I tak naprawdę my, często myśląc o naszym powołaniu, od razu chcemy przeskakiwać do tego działania. Co mogę zrobić? Gdzie tutaj zadziałać? Natomiast najpierw musimy odkryć, kim my tak naprawdę jesteśmy. Że z tej tożsamości wynika później to nasze powołanie i działanie. Czyli w tej tożsamości jest ujęte to, kim ja jestem. W tej tożsamości są ujęte te moje najgłębsze pragnienia, czego pragnę, te zasoby, czym dysponuję i ten charakter, jaki jestem. I te rzeczy, one się składają na to właśnie, na tą naszą tożsamość. I teraz odpowiadając tak bezpośrednio też na twoje pytanie dotyczące mojego odkrywania mojej tożsamości, to ja nawróciłem się jako nastolatek i pamiętam, to było takie przełomowe też w moim życiu, w mojej też historii. No i później wzrastałem, rozwijałem się, robiłem różne rzeczy. Natomiast był taki kluczowy moment, bo kiedy jako nastolatek przechodziłem ten taki element buntu, to właśnie żyłem trochę jedną nogą w kościele, drugą nogą na zewnątrz. Czyli jak to wielu młodych ludzi, lubiłem chodzić na prywatki z kolegami, bawić się, robić różne rzeczy, a później szedłem do kościoła z jakimś tam poczuciem winy, śpiewałem, uwielbiałem, modliłem się i gdzieś słyszałem taki wewnętrzny dialog często w swojej głowie. Ty się nie nadajesz. Ty się nadajesz do bycia tym wierzącym. Jesteś do niczego. Kim ty w ogóle myślisz, że jesteś? To poczucie winy bardzo było tak utrwalone i gdzieś tak walczyłem z tym. I mówię, to już to było po tym, jak już się nawróciłem, nie przed nawróceniem, tylko były pewne takie tutaj w stylu życia pewne zmagania i pewne głosy. Ja też mając 10 lat
odeszła z tego świata moja mama, więc nie miałem takiej osoby, która by mnie pozytywnie budowała. Mój tata był marynarzem, większość życia spędzał na morzu, więc ta moja tożsamość była taka rozchwiana, to poczucie wartości było rozchwiane i łatwo było je podważyć. I pamiętam w pewnym momencie, taki kluczowy moment, który gdzieś zmienił moje zrozumienie samego siebie i spojrzenie na samego siebie, to był taki moment, kiedy przeczytałem taką książkę Neila Andersona, Kruszący kajdany, i tam było coś takiego, właśnie taki opis, pamiętam taką tabelę, właśnie z jednej strony było atrybuty dziecka Bożego, kim jestem w Chrystusie, i tam wersety biblijne, kim jestem. Co Słowo Boże mówi o mnie, że kim ja jestem, kiedy jestem w Chrystusie, a z drugiej strony było sierota duchowa, czyli te rzeczy. I tam właśnie było to, jestem beznadziejny, do niczego się nie nadaję, nie mam tożsamości, jestem sierotą i tak dalej. I ja sobie uświadomiłem, że te oskarżające głosy to nie są głosy od Pana Boga, że ja tak naprawdę potrzebuję stanąć w tej tożsamości i tym, jak Bóg na mnie patrzy. I pamiętam, że wiecie, ja nie jestem doskonałym człowiekiem, później i po dzień dzisiejszy wielokrotnie zawodzę, popełniam błędy, upadam, ale to, co się wydarzyło wtedy, to był taki proces, że kiedy zaczynał się pojawiać ten dialog w mojej głowie, jesteś do niczego, nie dajesz się. Ja zacząłem się temu przeciwstawiać, mówiąc, Słowo Boże mówi, że jestem dzieckiem Boga, należy do Jezusa, moje grzechy są mi przebaczone. Jeśli wyznajesz swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści i oczyści cię od wszelkiej nieprawości. I tak dalej. I zacząłem mówić o tym, zacząłem to wyznawać i to, zacząłem prawdziwie w to wierzyć. I to nie oznacza, że te głosy w ogóle zniknęły z mojego życia, bo kiedy mam słabszy okres, kiedy dzieje się coś trudnego, kiedy jestem bardziej obciążony, to te głosy mogą wracać, ale ta tożsamość jest głęboko ugruntowana w moim życiu i ja już wiem, od kogo te głosy pochodzą i też jak się przed tym bronić. Tu trzeba rozróżnić dwie rzeczy. To, kiedy Duch Święty do nas mówi i wskazuje nam, że coś jest niewłaściwego i potrzebujemy stanąć w prawdzie, wyznać to Bogu i stanąć w duchu i w prawdzie, doznając takiej przemiany wewnętrznej i stanięciu w prawdzie w Chrystusie, oto wszystko przeminęło, wszystko stało się nowe, jesteś teraz nowym stworzeniem. To jest to codzienne przeglądanie się, tak jak apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze, w Chrystusie, szukać tego odzwierciedlenia. I to trzeba rozróżnić od tego, kiedy pojawiają się fałszywe oskarżenia, czy takie oskarżenia złego, który próbuje każde nasze niewłaściwą myśl, niewłaściwe słowo, niewłaściwą reakcję wykorzystać do tego, żeby niszczyć naszą tożsamość. Bo mamy przeciwnika, który jest kłamcą i on za wszelką cenę próbuje podważyć tą tożsamość, którą mamy w Chrystusie. Bo on wie, że w momencie, kiedy ta tożsamość jest podważona i my przyjmujemy inną tożsamość, tą tożsamość sieroty, no to jesteśmy wtedy bardziej skłonni, by też reagować w niewłaściwy sposób. To wszystko, co mówisz, jest bardzo ważne i tak sobie myślę, że no, trudno mówić o wypełnianiu swojego powołania, jeżeli nie rozumiemy dokładnie, kim jesteśmy i nie mamy takiego objawienia osobistego. Bo no tak jak mówisz, przychodzi diabeł, który próbuje potrząsnąć nami, nawet jeżeli już coś robimy, nawet jeżeli żeśmy się odważyli, idziemy w pewnym kierunku, to diabeł nie spocznie, póki nas gdzieś tam nie zetnie, nie zepchnie, nie zniechęci, nie przygnębi różnymi słowami czy działaniem innych ludzi. I my musimy być ugruntowani w tym, kim jesteśmy, słysząc bezpośrednio od Boga. Cytujesz w swojej książce również Ronald Berga, który mówi, najważniejsze dziełem twojego życia nie jest to, co robisz, lecz to,
kim się stajesz. I tu mi się podoba ten akcent na nie tylko na to, kim jesteśmy, ale na to, kim możemy się stać, bo tak to już jest, że ta podróż, o której mówimy, czyli pytanie Boga o drogę, gdzie, kierunek, okej, idę, odważnie robię kroki, to jest wspaniała sprawa i jakby czynimy postępy na zewnątrz, ale również czynimy postępy wewnątrz, prawda, bo odważając się, robiąc coś po raz pierwszy, wychodząc poza strefę komfortu, podejmując wyzwania, których żeśmy wcześniej nie podejmowali, rozwijamy się wewnętrznie, tak? Czyli też stajemy się kimś. To ten akcent tutaj na to, ten wewnętrzny rozwój jest bardzo mocny i no, całe chrześcijaństwo opiera się na tym, że my rozwijamy się w oglądaniu, nie w oglądaniu, tylko w wierze, czyli rozwijamy się w tym poleganiu na Bogu, w duchowym rozwoju, rozumiejąc coraz więcej z duchowej rzeczywistości. To oczywiście przekłada się również na to, co robimy w materialnej rzeczywistości, ale na początku jest duch, tak? Na początku jest to, co jest wewnątrz. I chciałam ci zadać pytanie, co wpływa na twój duchowy rozwój? Czy masz, nie wiem, takie osoby, czy takie miejsca, nie wiem, książki? Co sprawia, że ty właśnie rozwijasz się jako człowiek w taki duchowy sposób, że jesteś coraz bardziej dojrzały? Mhm. Ja myślę, że to, co warto tutaj powiedzieć, to ta definicja wizji, że wizja to jest obraz przyszłości, który rozpala w nas pasję. I dla mnie tą siłą napędową jest też ta wizja, czyli ten obraz czynienia innych mocnymi. Ja chcę zobaczyć przemienionych ludzi, którzy są rozpaleni tą pasją, żyją w zgodności ze swoim powołaniem, mają wpływ w tych miejscach, w których są. Bardzo dużo pracuję z różnymi liderami, organizacjami w kontekście właśnie wypracowywania wizji, celów, dalszych kroków. I dla mnie to jest taką siłą też napędową. To jest obraz ten przyszłości, który rozpala we mnie pasję. To jest w kontekście też takiego budowania tego, to dla mnie takim kluczem jest też taka duchowa więź z Bogiem. To jest niesamowicie ważne. Ja lubię rozmawiać z Bogiem, lubię czytać Jego Słowo, Pismo Święte. Staram się to robić codziennie i w różnych okolicznościach swojego życia. Generalnie podoba mi się to stwierdzenie, módl się i pracuj, że po prostu ta modlitwa, ona płynie tak naprawdę ze mną, wszędzie, gdziekolwiek jestem. Ale też takim dużym zasobem jest to, że no, mam też ludzi gdzieś wokół siebie, którzy również inwestują we mnie. Ja też mam swoich mentorów, z którymi dzielę się swoim życiem, którzy inwestują dalej we mnie. Mam też grupy ludzi, z którymi współpracuję na zasadzie takiego peer coachingu, że wspieramy siebie nawzajem, rozmawiamy, modlimy się o siebie nawzajem, bo to jest niesamowicie ważne. Nikt nie jest samotną wyspą i każdy z nas potrzebuje takiego wsparcia, a też takiej możliwości i przestrzeni takiego dzielenia się sobą z innymi i rozliczania się przed kimś ze swojego życia. Dla mnie też taką najważniejszą, kluczową relacją wśród ludzi jest też wsparcie mojej żony. Ona jest takim fundamentem też w kontekście też budowania służby, życia, najbliższą taką moją przyjaciółką, partnerem w służbie, razem to niesiemy, razem się wspieramy i jak to żona potrafi też bezpośrednio powiedzieć pewne rzeczy, ale też czuję niesamowite wsparcie, błogosławieństwo i dla mnie jakbym miał wskazać właśnie też na takie źródło błogosławieństwa, co też jakby buduje też i utrzymuje mnie na właściwym kursie, no to zdecydowanie też to partnerstwo z moją żoną, która jest tym moim najbliższym partnerem w służbie, stanowi niesamowity fundament tego.
Super, super. Żona, która zawsze powie: Wojtek, co ty robisz? Co ty robisz, człowieku? Tak ogarnij jest. Się. Ogarnij potrafi się. Docenić, zobaczyć wszystko, co dobre, ale też potrafi bezpośrednio powiedzieć pewne często rzeczy, których inni by nie powiedzieli. Także to jest skarb. Super. To jest skarb. Taka relacja, wiesz, to jest w ogóle osobny temat, by można było pociągnąć cały podcast na ten temat, że potrzebujemy osób, które nie tylko nam przytakują, czy są nami zachwycone, tylko osób, które potrafią powiedzieć w kochający sposób prawdę, tak? Czy po prostu jakąś korektę też przeprowadzić w naszym życiu, coś nam wskazać. Wojtek, rozmowa z tobą jest po prostu czystą przyjemnością i te wszystkie tematy nas tak mocno łączą i są spójne i mamy tak podobne spojrzenie na te sprawy, że naprawdę pewnie byśmy mogli rozmawiać tutaj godzinami. Chciałam ci bardzo podziękować za poświęcony czas. Myślę, że tutaj nasi słuchacze, widzowie są też zachęceni do tego, żeby sięgnąć po twoją książkę. Pytania zmieniające życie Wojtka Kowalewskiego. Sama formuła tej książki jest taka skłaniająca do pracy nad samym sobą. I zakończyliśmy dzisiaj tą rozmowę tematem takiego rozwoju wewnętrznego. I wierzę, że my potrzebujemy ludzi na swojej drodze, takich jak Wojtek, którzy zadadzą nam pewne pytania. To są oczywiście pytania, które my sami z Bogiem musimy przepracować i usiąść i zaprosić w modlitwie Ducha Świętego, żeby nam pokazywał, żeby nam odkrywał. Ale twoja książka, Wojtek, właśnie zachęca do tego, żeby poświęcić więcej czasu, pytając naszego Tatę w niebie, nie bojąc się odpowiedzi, ponieważ On dla nas ma tylko same dobre rzeczy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas. Mam nadzieję, że dla Ciebie to też był cenne doświadczenie. Bardzo dziękuję, Agata. Bardzo fajnie poprowadziłaś tę rozmowę i tylko mogę potwierdzić, że bardzo przyjemnie się rozmawiało też w taki sposób, który rzeczywiście łączy, bo to widać też tą pasję, wizję, pewne wartości, które też nas tutaj łączą. Także bardzo dobrze się rozmawiało. Mam nadzieję, że też wszyscy odbiorcy wezmą coś z tego dla siebie i dla swojego życia. I tego Wam życzę. Tak, tak. Ja mogę rozmawiać na temat powołania, wizji i pasji całymi godzinami. Uwielbiam ten temat, ponieważ Pan Bóg odkrywa przed nami zupełnie nowe przestrzenie i kiedy poznajemy Go coraz lepiej, to życie z Nim staje się naprawdę fascynujące. Wtedy rozumiemy, że nasza bytność tutaj na tej planecie nie jest ograniczona, ponieważ wieczność jest w naszych sercach i Bóg będzie prowadził nas do niekończącego się rozwoju. Bardzo jestem ciekawa, jakie myśli zrodziły się w Twojej głowie pod wpływem tej rozmowy z Wojtkiem. I zapraszam Ciebie jak zawsze na moją stronę internetową agatastrzyżewska.com. Tam w zakładce podcast znajdziesz ten odcinek. Proszę, podziel się komentarzem również z innymi słuchaczami. I jak zawsze zapraszam Ciebie również do innych odcinków podcastu Tłusta Owca. Lajkuj, polecaj, wysyłaj znajomym. Niech się wieści niosą o ludziach, którzy żyją blisko Boga. Do zobaczenia następnym razem z Panem Bogiem.